Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na Działdowskim Stadionie. W dniu wczorajszym odbył się czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców. To jest młodzież klas szóstych i młodszych. Wspaniała rywalizacja. Wystartowały wszystkie szkoły w czwórboju lekkoatletycznym. Poziom naprawdę był bardzo wysoki. Niektóre wyniki były naprawdę jednymi z najlepszych wyników w Polsce. Tu myślę o Marysi Cetlał, która skoczyła 4,70 skoków dalno i bardzo dobry bieg sprinterski Januszewskiego na 60 metrów i na 300 metrów. Kolejność w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt przedstawiała się następująco. Najlepszą czwórboistką została Cetlał Maria, szkoła podstawowa numer 1, 292 punkty. Na drugim miejscu Konkiel Ania, szkoła podstawowa numer 2, 209 punktów. I na trzecim miejscu Oliwia Chimkowska, szkoła podstawowa numer 2. Punktacja czwórboju lekkoatletycznego drużynowa przedstawia się następująco. Zwycięzcami została szkoła podstawowa numer 2, 827 punktów. Na drugim miejscu szkoła podstawowa numer 4, 710 punktów. Na trzecim miejscu szkoła podstawowa numer 1, po korekcie, po sprawdzeniu, 708, a więc dwoma punktami. I na miejscu czwartym szkoła podstawowa numer 3, 537 punktów. Jeżeli chodzi o czwórboistów, no poziom sprinterski i skoków dal był też niezły. Naprawdę jest wiele talentów lekkoatletycznych i najlepszym czwórboistą został Wiktor Anuszewski z Trójki Działdowskiej, 259 punktów. Jeżeli chodzi o drugie miejsce, to było drugie miejsce ex aequo. Grzesiu Duchna z Czwórki Działdowskiej i Łazarczyk Karol również z Czwórki Działdowskiej, 236 punktów. No i punktacja końcowa do współzawodnictwa na najbardziej usportowioną szkołę naszego miasta. Pierwsze miejsce Trójka Działdowska, 936 punktów. Drugie miejsce Czwórka Działdowska, 864. Trzecie miejsce Dwójka Działdowska, 611. I na czwartym miejscu Jedynka Działdowska, 567. Fajna rywalizacja. A cóż mi się najbardziej podoba, że wszystkie szkoły startują w pełnych kompletach. To już kolejna impreza, że młodzież wszystkich szkół startuje w tych imprezach. Dzisiaj za plecami moimi odbywa się Mistrzostwa Działdowa Szkół Podstawowych w piłce nożnej. Jedenastkami gramy na głównej płycie. No, wielka frajda dla młodzieży. Jest sędzia główny, pan Paweł Włókowski, w stroju sędziowskim. Jest wspaniała rywalizacja. Jakie będą wyniki, podam w następnej wypowiedzi. Piła! 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 Pi